Reset Obywatelski. Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. Za sterami Filip Łeszeka, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Producentką programu jest Aneta Miłkowska, a bycie producentką czy też producentem programu w Resecie Obywatelskim to rzecz wyjątkowa, bo to taka forma wsparcia nas, a my się odwdzięczamy za wsparcie i zostajecie Państwo naszymi producentami. Dziś będą aż trzy tematy, w nieco jaśniej. Wspomnimy o ostatnich ustaleniach polskiego Forbesa na temat polskich graczy, a właściwie powinniśmy powiedzieć graczek i graczy, bo stanowią one właściwie połowę gamerów w Polsce już w tym momencie. Na pewno Państwo kojarzycie, to zawsze się pojawia oczywiście na Sylwestra. Są dwa główne memy w tym momencie krążące po internecie, czyli jest Sylwester z dwójką. Jest jeszcze Sylwester w koronie, oczywiście w ostatnich dwóch latach, ale oprócz Sylwestra z dwójką, który jest zazwyczaj przedstawiany jako Sylwester Stallone z wybitym zębem, czy też tylko z zębem dwójką, no to jeszcze jest oczywiście fragment jakiegoś pradawnego wywiadu, czy też sądy ulicznej dla jednej z telewizji, gdzie jegomość zapytany gdzieś bodajże w parku czy też na ulicy, zapytany, co będziesz pan dzisiaj robił w Sylwestra, odpowiada, będę grał w grę. I co? I okazuje się, że to tylko stereotyp, jeśli chodzi o gamerów, gamerki, graczy, graczki i wszystkich innych konsolowców, pecetowców, nintendowców, mobilesów. To państwo się dowiecie, co są mobilesi już za chwilę. I o tym sobie powiemy, bo są pewne stereotypy, to jest też duży rynek. O tym krótko, ciekawostkowo, no bo w końcu piątek, piąteczek, piątunio w Resecie Obywatelskim i musi być też nieco jaśniej, więc radio bawi, a raczej Reset bawi, Reset uczy, proszę Państwa. Potem, skoro już o tą elektronikę dzisiaj zahaczymy, to porozmawiamy o czymś takim jak prawo do bycia offline i dołączy do nas redaktor Piotr Szumlewicz, prowadzący w Resecie Obywatelskim dwa programy, współprowadzący Tydzień Zleciał Boom, który jest po dzisiejszym nieco jaśniej, dlatego Piotr do nas wpadnie na chwilę. No i oczywiście Czas na Związki w każdą środę 17-19 i tu proszę Państwa właśnie, dlatego będziemy mówili z Piotrem o prawie do bycia offline. Piotr jest przewodniczącym Związkowej Alternatywy, wypowiadał się niedawno w mediach na temat prawa do bycia offline, ono w Belgii już jest wprowadzone, zresztą nie tylko tam o tym prawie myślano, zajęła się nim teraz Unia Europejska, a ogólnie bycie online w pracy cały czas i prawo do bycia offline jest bardzo ciekawym tematem, jest tematem, który pokazuje po pierwsze całą patologię tak naprawdę pracy i tego, że natychmiast trzeba to prawo do bycia offline uregulować, co pandemia dobitnie pokazała. I przyjrzymy się trochę z Piotrem tym patologiom. Być może Piotr będzie miał też jakiś dobry po prostu pomysł i nam o tym podpowie, a ja no, nie mogłem się powstrzymać przy takim temacie, żeby właśnie Piotra zaprosić. I to też jest jakieś takie nieszczęście, no bo jak wiecie Państwo, ramówka jest jaka jest. Raz był przede mną w środy, teraz jest po mnie w piątki, a ja z Piotrem uwielbiam rozmawiać, więc no skusiliśmy się na to, żeby chociaż dzisiaj pół godziny, tak trochę będzie boom, ale w nieco jaśniej, potem będzie już boom, także uspokajam. Piotr oczywiście pojawi się standardowo z redaktorem Krzyżaniakiem. I proszę Państwa, tak nam minie pierwsza godzina, w drugiej godzinie zaś porozmawiamy z redaktorką Martą Glantz z Onet Kobieta i będziemy rozmawiać o księżach. O księżach, tak, będą księża w nieco jaśniej. W ostatnim czasie powrócił temat księży odchodzących z posługi, nie wiem, z pracy, no, zrzucających sutanny, to tak wybrnę z tego określenia, co oni robią, po prostu rezygnują. I bardzo dużo o tym ostatnio słychać, wszystko za sprawą książki Marcina Adamca, Zniknięty ksiądz,
który to opowiada w niej między innymi o tym, jak stało się coraz, no można powiedzieć właściwie, że coraz gorszym człowiekiem i coraz gorszym również księdzem, w tym jakimś takim teoretycznym modelu, jakimś wyobrażeniu, nie wiem, tego takiego właśnie misjonarza. Ach, piątek, piąteczek, piątunio, więc możemy już używać takich słów jak na misjonarza, prawda? Ale nie mogę się powstrzymać. Zaczniemy od świeżutkiego newsa, a to już za chwilę. A teraz poprosimy Filipa, żeby zostawił nas z odrobiną muzyki. Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. I proszę Państwa, zaczynamy od newsa. Otóż dzisiaj była konferencja, z której dowiedzieliśmy się, że amantadyna nie działa na koronawirusa. Nie kryję pewnej satysfakcji z tego faktu. Nie zrozumcie mnie Państwo źle, bo oczywiście wszyscy chcemy, żeby jakiś lek na COVID powstał, a nawet już jakieś powstały.
ale dużo teorii wokół amantadyny się narodziło. Było dosyć duże, można tak powiedzieć, lobby również, jeśli chodzi o amantadynę wśród polityków. Były też świadectwa różnych większych i mniejszych gwiazdek w mediach społecznościowych, jak to się leczyli i uleczyli amantadyną. Otóż nie, okazuje się, że był to po prostu, co zresztą zakładałem już jakiś czas temu i mówiłem o tym Państwu, był to po prostu efekt placebo. I teraz mamy tego potwierdzenie. W leczeniu w szpitalu pacjentów we wczesnej fazie z umiarkowanym bądź ciężkim COVID-em nie ma różnic między stosowaniem placebo i amantadyny, poinformował w piątek profesor Adam Barczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyniki wskazują w sposób jednoznaczny, że w populacji pacjentów z COVID-19 leczonych w szpitalu nie ma żadnych różnic między tymi, którzy stosowali placebo, bądź tymi, którzy stosowali amantadynę, poinformował profesor Barczyk, czytamy w Onecie, dlatego jak podał, zwrócił się do prezesa Agencji Badań Medycznych, która zresztą na zlecenie ministra Niedzielskiego w zeszłym roku badania rozpoczęła, no to teraz poproszono o zaprzestanie rekrutacji pacjentów i zakończenie tych badań. Też wiceminister zdrowia, kolejny tym razem Miłkowski, zaznaczył, że amantadyna nie jest i nigdy nie była zalecana w przebiegu COVID-19 przez żadne towarzystwa naukowe. Gosia złośliwie komentuje, wiadomo, badania opłaciła Big Pharma, jakby badania coś zmieniały w uniwersum szurów. No i to jest niestety to, Gosia, w punkt. W uniwersum szurów oczywiście to absolutnie nic nie zmienia, no ale mamy zawsze jakiś kolejny w tym, można powiedzieć, uniwersum absurdów goniących się i przeganiających właściwie jeden za drugim. Mamy po raz kolejny jakiś oręż. Mamy jakiś oręż 10 zł. Gratuluję do ciekliwości, panie redaktorze. Dziękuję bardzo, Sinsiulu. No i cóż, proszę państwa, no tak to wygląda. Mówiliśmy już o tym na antenie Resetu Obywatelskiego w kilku programach a propos tej amantadyny. No okazuje się, że opowiem to państwu inaczej. Opowiem to państwu tak. Kiedy napisałem dla tygodnika Przegląd tekst o amantadynie, zacząłem dostawać wiadomości prywatne, również od znajomych, i spływały do mnie przeróżne świadectwa uzdrowień i ogólnie można powiedzieć, że no po prostu dostałem sygnał, żebym się, no właśnie, wypchał, bo co ja tam wiem? Oczywiście z treści większości z tych wiadomości wynikało, że większość osób, która pisała do mnie, że mogę się wypchać, nie czytała artykułu. To wiadomo, poziom czytelnictwa w Polsce jest jaki jest, no i trudno, no po prostu tak to wygląda. Także pomyślałem sobie dzisiaj o tym, kiedy dowiedziałem się, że amantadyna jednak nie leczy. Znaczy, wszyscy się dowiedzieli, no, powiedzmy tak nieskromnie, myśmy to tutaj już w Resecie wiedzieli jakiś czas, więc pomyślałem, no i co z tymi cudownie uzdrowionymi ludźmi? No i tak pomyślałem sobie, też wspominałem Państwu kiedyś, wspominałem też w artykule o doktorze Bodnarze, który tą amantadyną leczył. Oczywiście śledztwo jednego z dziennikarzy TOK FM też pokazało, że no facet tak nie za bardzo, można powiedzieć, to oczywiście względy procesowe, więc nie powiem tego tak, jak mógłbym powiedzieć w amerykańskiej chociażby telewizji, bo nie mamy też takich prawników, no ale no, pan Bodnar nie za bardzo wykazał się tym, że wie, jak zabrać się do badań klinicznych, i pokazał wielokrotnie, że nie jest tak naprawdę człowiekiem wiarygodnym. No i pomyślałem sobie teraz o tych wszystkich cudownie uzdrowionych, o tych świadectwach, które do mnie spłynęły, i pomyślałem sobie tak, że ci ludzie po prostu padli ofiarą szarlatanów, tak, padli ofiarą szarlatanów i cudownych przekłamań, i prawdopodobnie będą w tym żyć, no bo co z tego, że ktoś wychodzi i mówi, że prowadzono badania, że wreszcie są wyniki badań, że wreszcie się nimi pochwalono, politycy prawicy domagali się wręcz tych wyników badań, wyniki badań pokazano i co? I tak jak mówi Gosia, no będzie tak, jak było, po prostu szurska bańka powie, my wiemy swoje. Niestety tak to wygląda.
Tomasz pisze na naszym czacie, pewnych ludzi nic nie przekona, Mantadyna ma wyznawców religijnych, dla nich badania naukowe przeczące ich świętemu wyznaniu to cierpienie zadawane męczennikom. No tak, oczywiście, mamy tutaj wiele teorii, na pewno pojawi się zaraz jakaś kontra, szurska kontra oczywiście, która będzie mówiła o tym, że no przecież oczywiście to wszystko spisek, to wszystko jest przekłamane, a ci, którzy się wyleczyli, to co? No i tutaj trzeba by było rozumieć, czym jest efekt placebo i na czym te badania polegały. Przebadano kilkaset osób, zdaje się, że były dwie grupy po około 150 osób. Połowa dostawała placebo w jednym ośrodku i amantadynę i w drugim tak samo. No i okazało się, że różnic nie ma i wynika to z tego prostego komunikatu, który zacytowałem Państwu na początku, o której to wiadomości mówił dzisiaj właśnie profesor Adam Barczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Po prostu nie ma różnic między cukierkami, czyli placebo, a amantadyną jako taką. I cóż, czekamy teraz, czekamy, co nowego zostanie wymyślone, bo może to będą algi morskie, a może okładanie się jakimiś magicznymi kamieniami. Zobaczymy, zobaczymy. Zaglądam na czat. O właśnie, Guitar Jam Session jeszcze pisze. Tomasz Piątek dopiął swego i zmusił Dworczyka do przeprosin i to jest news, tak? I zdecydowanie zgadzam się, to jest news. Minister Dworczyk musiał przeprosić Tomka Piątka, naszego redaktora. Z Tomkiem widzicie się Państwo w poniedziałki 19.21 w Dochodzeniu Prawdy. No i cóż, doszliśmy do jakiejś prawdy. Okazało się, że pan Dworczyk się mylił. W książce Tomka z 2017 roku kłamstw i pomówień nie było. Właśnie tak. No i można sobie oczywiście w sieci zobaczyć. Nawet profil Make Life Harder dzisiaj o tym newsie wspominał, także niesie się, dzieje się, proszę Państwa, i warto wspierać Tomka, bo no to, co robi, jest bardzo dla nas wszystkich, dla naszego społeczeństwa po prostu, dla społeczeństwa, dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, jest to po prostu bardzo ważne. Robsonak jeszcze odnosi się do newsa a propos nieskuteczności amantadyny i pisze na naszym YouTubie. Mówimy o środowisku, które dożylnie podaje sobie specyfiki tego cynicznego pseudo lekarza zięby. Czytałem kiedyś taki wpis opublikowany chyba przez któreś medium potem, w którym no właśnie jedna z pacjentek pana zięby leczyła się jakimiś po prostu cudami, jakimiś lewatywami z kawy czy jeszcze czymś innym takim i leczyła się z raka, odmawiając oczywiście pomocy onkologicznej, bo ona przecież nie działa. No i kobieta zmarła, wpis popełniła zrozpaczona córka i niestety tak to działało. Ale przejdźmy, proszę Państwa, do Guitar Jam Session, jeszcze pisze, no to muszę o tym wspomnieć, Piątek, Piąteczek, Piątunia w Resecie Obywatelskim, Guitar Jam Session pisze, wypije dziś za to i za Tomka. No to w takim razie Guitar Jam Session na zdrowie. Też za zdrowie Tomka wypiję zdrową kranóweczkę. Proszę Państwa, i teraz tak, przejdziemy do kolejnego tematu, trochę nam tam ta dyna zajęła, ale zanim połączymy się z naszym pierwszym gościem i porozmawiamy o prawie do odłączenia się, do prawie do bycia offline, powiem Państwu o raporcie specjalnym 2022, który opublikował Forbes Polska. Tekst przygotował pan Filip Kowalik. Otóż okazuje się, że w Polsce gamerzy mają się bardzo dobrze. Jest to coraz większy rynek. Jest to bardzo ciekawe. Powiem Państwu, czemu w ogóle postanowiłem wam o tym opowiedzieć. Otóż okazuje się, że Polacy wydają tyle na gry, co na kino, książki i muzykę razem wzięte, a tylko i wyłącznie wydatki na pakiety kablówki czy tam innych tych patentów do oglądania telewizji, jedynie im
jak kosztom, pieniądze wydawane na gry ustępują. Gry są na drugim miejscu. Co ciekawe, książki nie są też na ostatnim. To też warto zaznaczyć. Tutaj Państwa uspokoję. Książki nie są ostatnie. Ostatnia jest muzyka. Na muzykę wydajemy najmniej, co jest dosyć też smutne, myślę. Szczególnie jak pomyślę o mojej ostatniej rozmowie z redaktorem ważnym, muzykiem i felietonistą, bo muzycy ogólnie przez pandemię też są bardzo mocno doświadczeni, no i teraz też okazuje się po prostu, że na muzykę jako na kulturę wydajemy najmniej. O nie, stało się coś strasznego, wylogowało mnie z artykułu, który Państwu miałem przytaczać, to muszę na komórkę spojrzeć, bo jest tam kilka bardzo ciekawych danych. A Forbes, jak wiadomo, działa na okoncie, które jest absolutnie straszne. Dobrze, proszę Państwa, to za chwilę. W każdym razie, mamy taki stereotyp, o którym już wspominałem a propos gamerów, czyli to jest ten smutny człowiek, który podczas Sylwestra będzie grał w grę. Będzie grał w grę, a w jaką? Oczywiście w Tomb Raidera. No i okazuje się, że jest to tylko stereotyp. Stereotyp takiego, no można powiedzieć, studenta w zapuszczonym mieszkaniu, który tłucze na tym pececie, ile wlezie, jest totalnie zakłamany. Okazuje się, że nie ma tak dużego udziału właśnie studentów, szczególnie kierunków ścisłych, którzy się tak bardzo graniem interesują. I to z dwóch powodów. Przede wszystkim granie, jak się okazuje, nie jest tanie. I tutaj dochodzimy do kolejnego właśnie epokowego odkrycia. Okazuje się, że grają osoby dosyć zamożne, zwykle w tej medianie zarobków między 7 a 15 tysięcy złotych na rękę. To jest największy rynek w tym momencie. Są to ludzie między tak naprawdę 30 a 65 rokiem życia. I tutaj też jest jeszcze jedna ważna ciekawostka dla nas wszystkich. Otóż okazuje się, że konsole mają dosyć duży udział, nawet większy niż pecety w tym momencie, w tym graniu. Także dużo jest właśnie konsolowców. Konsole są właśnie, jakby na to nie patrzeć, dosyć drogą zabawą. Ale oprócz tego mamy usługi, tak można powiedzieć, streamingu gier, które są bardzo popularne, bo już za kilkadziesiąt złotych miesięcznie można mieć jakiś pakiet i dostęp do gier. Stąd duża popularność i na PC-tach, i na tych wszystkich PlayStation, Xboxach i tak dalej gier. Ale największym rynkiem w Polsce w tym momencie są gry na mobile, czyli na komórkę, proszę Państwa. To są najbardziej popularne gry i tutaj przedział wiekowy graczy jest, i to może Państwa totalnie załamać w tym momencie, przedział graczy jest od 15 do 70 lat i on się bardzo równomiernie, jak się okazuje, rozkłada w te proste, choć niekiedy bardzo fascynujące twory, jakimi są gry. Zajmują się ludzie, tak żeby sobie popykać po prostu gdzieś nawet w kolejce na poczcie, zajmują się absolutnie wszyscy. Absolutnie wszyscy grają w jakąś grę, jak się okazuje. Robert Jakub, znany fan Apple, pisze: redaktorze Apple Arcades, to też jest bardzo ciekawa rzecz a propos tych wszystkich streamingów, ponieważ jest bardzo dużo jest teraz takich usług na zasadzie kup w pakiecie. Apple ma coś takiego jak Apple Arcade, które wchodzi w skład Apple One, no i tam się kupuje różne usługi, bo jest przestrzeń dyskowa, muzyka, filmy i gry. Ale to nie było w tym badaniu policzone, jak się okazuje, w tym, o czym mowa w Forbesie. Ale proszę Państwa, widzę już w naszym wirtualnym studiu, że jest redaktor Piotr Szumlewicz, z którym zresztą będziecie się widzieć teraz, ale również o 21:00 w tydzień zleciał boom, także zapraszam Piotra Szumlewicza do naszego wirtualnego studia. Cześć. Dzień dobry, cześć. Ja tu trochę o gamingu, ale ten gaming był taką trochę rozgrzewką. Słuchaj, no bo chciałem z Tobą porozmawiać o tym prawie do odłączenia się do bycia offline. Belgijscy urzędnicy nie tak dawno temu, bo to chyba 2-3 tygodnie temu,
okazuje się, że nie będą musieli już odpowiadać na wiadomości ani odbierać telefonów służbowych poza granicami, poza godzinami pracy. I wiem, że Związkowa Alternatywa też jest za tym rozwiązaniem, ale myślę, że w skrócie, proszę Państwa, chodzi o to, że po prostu praca ma się kończyć, ma się po prostu kończyć, tak? Nie może być tak, że pracodawcy na nas wymuszają czy wymagają, żebyśmy po pracy odbierali maile, telefony i tak dalej. Zaczęła się zajmować tym w tym momencie Unia Europejska, żeby to uregulować, ale właśnie, Piotrze, to dwie rzeczy. Czemu tak ważne jest prawo do odłączenia się i z jakich patologii tak naprawdę wynika, że musimy to natychmiast uregulować? Bo prawda jest taka, że musimy to uregulować natychmiast. Ja zacząłem robić taki research odnośnie tej kwestii jakiś czas temu i zaczynam coraz więcej takich ciekawostek odkrywać, jak na przykład to, że w momencie, kiedy ta sprawa pojawiła się w strukturach unijnych, to Polska niestety, jak można przewidzieć, była bardzo sceptycznie do tego nastawiona i bodaj jeszcze Beata Szydło niechętnie się na ten temat wypowiadała. To jeszcze poszukam wypowiedzi naszej drogiej pani premier niedawnej na ten temat. Natomiast czego dotyczy ta ustawa tak naprawdę, ta propozycja Komisji Europejskiej i nasza Związkowej Alternatywy? Otóż nie wiem jak wy, czy pracowaliście w różnego rodzaju korporacjach, czy braliście udział w takich przedsięwzięciach, w których bardzo ważny był kontakt szefa z pracownikami, w którym mówiono was, że jesteście częścią jakiegoś wspólnego dzieła, które wymaga permanentnego kontaktu właśnie zarządu z pracownikami. Być może nie, ale takich miejsc pracy wbrew pozorom jest coraz więcej. Zresztą to jest też bliska mi branża medialna, bo w mediach też często jest tak, że również pracownicy etatowi, którzy wykonują bardzo określone obowiązki, mają wpisany czas pracy od do, często szef do nich dzwoni, pisze od 17, 18, 20, 23, a czasem w środku nocy. Dlaczego, powiem od razu, teraz się tym zajęliśmy? Otóż teraz się tym zajęliśmy i przyznam szczerze, że epidemia mnie trochę zainspirowała, dlatego że epidemia koronawirusa to jest taki czas, kiedy skokowo rośnie liczba umów online, pracy zdalnej. Ta praca zdalna w ogóle nie jest regulowana w polskim prawie pracy. Nie ma, co ciekawe, to jest trochę inna kwestia, ale warto o tym pamiętać. 2 lata epidemii za nami, praca zdalna cały czas nie jest częścią kodeksu pracy. Nie ma pojęcia pracy zdalnej w polskim kodeksie pracy. Natomiast, ja i może jeszcze jedno zdanie odnośnie tej pracy zdalnej, są badania, które pokazują, że w ramach pracy zdalnej realny czas pracy jest nawet 20-30% dłuższy niż tej pracy tak zwanej zwykłej czy w zakładzie pracy i że bardzo często pracownicy zostają w kontakcie online z pracodawcą i nie dostają za dodatkowe godziny pieniędzy, że jakby skala takich nieopłacanych dodatkowych godzin wzrosła właśnie dlatego, że pracownicy stali się bardziej dyspozycyjni poprzez kontakty telefoniczne, mailowe, na różnego rodzaju Zoomach. No i właśnie, tak pomyśleliśmy sobie jako związek, że sprawa stała się tym bardziej aktualna, żeby właśnie poruszyć kwestię tego kontaktu pracowników z firmą, którego to kontaktu nie ma w umowie o pracę, ale pracodawca uważa za oczywiste i naturalne, że właśnie dzwoni po godzinach pracy, że pisze, że my odpowiadamy, że my jesteśmy czujni. I tutaj taka ciekawostka, bo wy pewnie na co dzień nie czytacie takiej fascynującej lektury jak Kodeks Pracy. Ja akurat często ją czytam, no z racji jakby swoich, tak powiem, obowiązków i swojej związkowości, że tak powiem, jestem liderem związku zawodowego. Skądinąd polecam wam, bo Kodeks Pracy wbrew pozorom wcale nie jest taki ciężki. Natomiast ciekawostka jest taka w tej sprawie, o której mówimy, że w ogóle w Kodeksie Pracy nie ma pojęcia dyspozycyjności, ani żadnego pokrewnego pojęcia. Nie ma czegoś takiego po prostu. To znaczy, ja zacząłem szukać nawet w internecie też, jak się o tej sprawie mówi i powiem wam, że rzecz mnie zszokowała. Mianowicie w dyskusjach pracowników HR i pracodawców pojawił się wręcz takie wyjaśnienie, że jak pracownik jest dyspozycyjny całą dobę w korporacji, to znaczy, że jest uprzywilejowany, bo prezes mu ufa. I w związku z tym powinien się cieszyć, że pracodawca może zadzwonić do niego o każdej porze dnia i nocy, bo to jest przejaw zaufania i dzięki temu można awansować. I rzeczywiście jest tak, bo znam sporo ludzi, którzy pracowali lub pracuje w dużych korporacjach, również tam, gdzie właśnie nowe technologie odgrywają istotną rolę. I często rzeczywiście jest tak, że można powiedzieć, że pracodawca tak kusi i mami, że słuchaj, bądź dyspozycyjny, bądź cały czas pod telefonem, to być może kiedyś awansujesz. I faktycznie jest tak,
że to bycie pod telefonem jest oczywiste i niedyskutowalne, a przecież poświęcacie na to czas i dochodzi do tego, że często ludzie tracą życie rodzinne, tracą przyjaciół, tracą zainteresowania, po prostu cały czas są pod telefonem i słuchajcie, jaki to jest straszny stres, kiedy kończę pracę o 16, a o 16 do 1 w nocy, a czasem i całą dobę, muszę mieć włączoną komórkę i tylko drżę, czy pracodawca do mnie nie zadzwoni, a na przykład w momencie, kiedy się kąpię, uprawiam seks, robię posiłek, nie odbiorę, to pracodawca, no słuchaj, no nie odebrałeś, słuchaj, Tomek może odebrać. No wiesz, no sam chyba rozumiesz, że to jest praca, która wymaga jednak kontaktu z firmą. Więc podsumowując ten mój taki opisowy wstęp, uznaliśmy, że warto tą kwestię uregulować, że nie może być tak, że pracownik jest dyspozycyjny całą dobę, chociaż pracuje zgodnie z kodeksem pracy na przykład od 8 do 16 czy od 10 do 18. I zgłosiliśmy taki postulat, będziemy go forsować też parlamentarnie i w kontakcie z środowiskami pracodawców innych związków zawodowych, żeby zmienić kodeks pracy i po prostu wprost wpisać, bo najprostsze rozwiązania czasem są najlepsze, wpisać do kodeksu pracy obowiązek wpisywania do umów o pracę kwestii związanych właśnie z dostępnością, to znaczy, że wpisuje się, że pracownik kończy o godzinie 16 czy 18, no 8 godzin, czy 10, 18, 8, 16 i wpisuje się, że pracodawca nie ma prawa pracownikowi narzucać tego, żeby odbierał telefony służbowe czy maile, i jakikolwiek kontakt z firmą jest wynagradzany tak jak normalne godziny. Czyli jeżeli mam włączoną komórkę służbową, to dostaję dodatkowe pieniądze. I tak rzeczywiście już jest, na przykład dzisiaj czytałem trochę o rozwiązaniach w Irlandii, w Niemczech, z tego co pamiętam, również we Francji. I te rozwiązania zostały przeforsowane już jakiś czas temu, działają, gospodarka się nie rozsypała i co więcej, związki zawodowe, często po prostu pracownicy poza związkami, wręcz naciskają na swoich kolegów i koleżanki, słuchajcie, wyłączamy komputery, moi drodzy. Wyłączamy, jest bardzo silny nacisk, bo jeżeli będziemy mieli je włączone, jeżeli część z was ulegnie naciskom pracodawców, to wtedy po prostu zepsujemy rynek pracy. I to jest moim zdaniem bardzo dobry kierunek, który urealni czas pracy. Kochani, w kodeksie pracy pracujemy 40 godzin tygodniowo. Jeżeli ja mam mieć włączoną komórkę do godziny 23 na przykład, a w umowie mam 8-16, to po prostu 7 godzin życia dodatkowo mam de facto wyrzucone do śmietnika, bo nie mogę skupić się na, jak mówiłem, jedzenie, seks, kąpiel, spacer z psem, tylko cały czas muszę czuwać. To nie jest odpoczynek, to jest praca. Mamy takie dane z monitora rynku pracy. 57% polskich pracowników przyznało, że zdarza się im odbierać służbowe telefony na urlopie, zaś 43% odpisuje na służbowe maile. Wynikało z 44. edycji monitora rynku pracy Instytutu Badawczego Randstad. To nam się na pasek nie zmieściło, ale że to Randstad, ale mówię Państwu, że to jest Randstad. Proszę Państwa, prawie 60% pracowników przyznaje, że odbierają służbowe telefony na urlopie. Tutaj mnie też to się przeraża. Mnie też to przeraża, Gosia pisze, nie wystarczy egzekwować przepis o przerwie pomiędzy pracą 12 godzin. Znaczy nie, Gosiu, do tego, że właśnie o to chodzi, że w kodeksie pracy nie ma zapisów, że odbieranie telefonów to jest praca. Po prostu to nie jest praca, jak chodzi o polski kodeks pracy. Właśnie o to chodzi. Jest tylko pojęcie dyżuru, a dyżur to jest zupełnie coś innego. W Polsce niestety bardzo często jest tak, że wychodzę do domu, mam komórkę służbową albo nawet prywatną i kontaktuję się przez prywatną z pracodawcą i on uznaje za oczywiste, bo nie ma regulacji w tej sprawie, że on może do mnie zadzwonić i mi na przykład o czymś przypomnieć. Ja wam muszę powiedzieć, że nawet jak pracowałem w OPZZ, już nie chcę tam tych historii, pewnie wiecie, że jakby to rozstanie nie wyglądało dobrze i mam dużo zastrzeżeń do OPZZ-u, ale tu chciałem o tym powiedzieć, że w pewnym momencie nawet stamtąd dzwonili do mnie o godzinie 21, ówczesny lider Jan Gus, i on uważał to za naturalne, że ja będę odbierał, jak któregoś dnia mu powiedziałem, że słuchaj, no wiesz, no jest weekend, właściwie mam prawo do wolnego, to on w ogóle był zszokowany, się obraził na mnie, że ja coś takiego w ogóle powiedziałem, i rzeczywiście to jest właściwie wszędzie. I właśnie naszym zdaniem tu nie wystarczy po prostu sobie powiedzieć, no dobra, to niech będą jakieś dobre praktyki, żeby właśnie powiedzieć, no dobrze, pracodawco, to może jednak byś mi pozwolił nie odbierać tego telefonu. To nie działa, po prostu bardzo dobrze, że ta statystyka tutaj została rzucona właśnie z tym 57%, bo niestety w większości firm, również tych firm, które mają się za odpowiedzialny biznes, pracodawcy uznają, że mają prawo dzwonić do pracownika, więc uważamy, że właśnie dobrze byłoby jednak wpisać bardzo konkretnie,
Włączona komórka równa się zmiana umowy. To są po prostu nadgodziny. Jeżeli w danego dnia od 8 do 22, od 8 do 16 w pracy, od 16 do 22 odbieram telefony, no to znaczy, że mam nadgodziny do odebrania, czy dodatkowa kasa, czy po prostu dzień wolny. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby taką rzecz przeforsować, a to jest niestety to jest taka trochę luka, że wielu pracowników uwewnętrzniło też ten obowiązek odbierania telefonów czy maili. Ja to też widzę, bo mamy też trochę w związku ludzi z Mordoru, rozmawiamy z nimi i oni zgłaszają mobbing, oni zgłaszają dyskryminację, oni zgłaszają to, że na przykład nie mają wiele do gadania, także czują się takimi bezosobowymi jakimiś pionkami jakiejś gry, której sami nie ustalają reguł. Natomiast rzadko się zdarza, że zgłaszają jako problem to, że są dyspozycyjni, nie dlatego, że im się to podoba, tylko że oni myślą, że to tak ma być. I my im dopiero tłumaczymy, słuchajcie, nie jest, jest jednak tak, że chyba powinniśmy pracować 8 godzin na dobę i może warto właśnie to zmienić. Tylko wracając do początku, nie ma póki co jasnego przepisu, w którym mielibyśmy pójść do sądu pracy, więc właśnie chodzi o to, żeby to wpisać, żeby później taki pracownik mógł pójść do sądu pracy, łatwo udowodnić stosunkowo, że na przykład dostawał maile, czy odpisywał po godzinach pracy, że miał włączoną komórkę służbową i odbierał. Tak? Natomiast dzisiaj to jest tak, że pracodawca przyjdzie do sądu pracy i powie, no cóż, no dzwoniłem do Henia, ale on nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, to była luźna rozmowa, więc ja tutaj uważam, że to nie była praca, bo w umowie o pracę ma co innego wpisane i ciężko byłoby dzisiaj, uwzględniając obecne przepisy, wygrać, więc tam chodzi o to, żeby wpisać, nawet po to, żeby móc później chodzić do sądu pracy i jakby z automatu wygrywać, tak, więc to jest bardzo ważne moim zdaniem. Przytoczę ci coś ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca może jedynie ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych obowiązek odbierania połączeń przychodzących na telefon służbowy w czasie urlopu. Obowiązek ten może dotyczyć wyłącznie pracowników kluczowych dla firmy lub niezbędnych w razie awarii. W nawiasie kierownicy, kadra menedżerska. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego tylko wówczas, gdy jego obecności w pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. Prawo pracodawcy do odwołania pracownika z urlopu powinno być traktowane jako ostateczność. I słuchaj, zgadzasz się z tym, czy widzisz tutaj kolejną furtkę dla jakichś patologii? Znaczy ja uważam, znaczy tu jest o tyle furtka dla patologii, że rzeczywiście jest tak, intuicyjnie nawet, że nielimitowany czas pracy tak zwany zazwyczaj mają i tylko mają dyrektorzy, prezesi, menadżerowie. Ja na przykład, no nie wiem, jako lider związkowej alternatywy, czy jak byłem wcześniej w OPZZ-cie, to rzeczywiście osoby na kierowniczych stanowiskach niekiedy mają nielimitowany czas pracy. Natomiast pracownicy zgodnie z kodeksem pracy mają 40-godzinny czas pracy. Jak chodzi o urlop, to co teraz przeczytałeś, rzeczywiście jest tak, że prawo do urlopu jest dosyć bezwzględne i w momencie, kiedy pracodawca na przykład ściąga pracownika z urlopu, to jakby pracownik ma obowiązek wrócić do pracy, natomiast jeżeli się okaże, że nie było ważnej przyczyny, to później pracownik może pozwać pracodawcę i powinien wygrać, o ile to nie jest na przykład, no nie wiem, czy na przykład nie wiem, pożar w firmie, tak, i trzeba ratować, bo nie wiadomo, co spłonie, czy no rzucam, ale coś bardzo, bardzo ważnego. Natomiast tutaj rzeczywiście może tych patologii jest trochę mniej, nawet bym powiedział, znacznie więcej jest patologii, że właśnie pracodawcy wydłużają godziny pracy właśnie na zasadzie takiej, bym powiedział, publiczno-prywatnej, to znaczy dzwonią do pracownika, nawet mówią, cześć, co u ciebie słychać, po czym przez 40 minut poruszają tematy firmowe i uważają, że to nie są godziny pracy. I to drugie, to co powiedziałeś, te 57%, no to ponad połowa pracowników deklaruje, że ta patologia się zdarza, bo kwestia prawa do urlopu to jest troszkę co innego, tak, bo w momencie, kiedy ja jestem na urlopie i też zresztą nawet mi osobiście zdarzało się, że byłem na urlopie i pracodawca się do mnie odzywał, no to rzeczywiście jest po prostu, można powiedzieć, to jest bezprawne, tak, dlatego że zgodnie z prawem, jeżeli pracownik jest na urlopie, to on ma zagwarantowane prawo do tego, żeby nie odbierać telefonów, maili i tak dalej. Jeżeli pracodawca by na przykład zadzwonił do mnie, jak ja bym był na urlopie, ja bym go odrzucił i on później, nie wiem, powiedziałby, zwalniam cię z pracy, to ja bym w sądzie pracy raczej wygrał. Jest konkretny punkt kodeksu pracy, mam urlop, mam prawo odpoczywać i są twarde przepisy. Natomiast jak chodzi o to, że jak nie mam urlopu,
No to znacznie trudniej, bo nie ma przepisu, tak? I rzeczywiście tutaj dlatego powiedziałem, że ta patologia jest znacznie grubsza i o ile kwestia urlopu, no to my byśmy myśleli, jak ewentualnie zmienić, może wydłużyć trochę urlop, myślimy nad skróceniem tygodniowego czasu pracy, ale to są inne sprawy. Natomiast jak chodzi właśnie o tą dyspozycyjność 24, kiedy ja nie mam urlopu, no to jest problem rzeczywiście, że właśnie domyślnie w bardzo wielu firmach i branżach jest się dyspozycyjnym. I to pojęcie dyspozycyjności właśnie być może warto byłoby wprowadzić do kodeksu pracy po prostu, że właśnie za bycie dyspozycyjnym dostaje się po prostu pensję i traktuje się to jako normalne nadgodziny. To jest de facto jeden dodatkowy punkt w kodeksie pracy. To znaczy być może trochę upraszczam, ale chodzi o jeden czy dwa punkty, które by precyzowały tą sprawę, bo jak mówię, obecnie tego nie ma po prostu w ogóle, tym bardziej, że respektowanie przepisów byłoby stosunkowo proste, tak? Jeżeli dzisiaj na przykład pracujecie zdalnie, pracujecie, nie wiem, od 8 do 16, no to cóż, no to o 16 po prostu wystarczy się wylogować, tak? Z systemu i tyle, tak? Jeżeli komórka jest włączona, to wystarczy wyłączyć komórkę. W związku z tym myślę, że w gruncie rzeczy przestrzeganie tych przepisów byłoby łatwe. A na razie właśnie jest samowolka też dlatego, że nie ma odpowiedniego przepisu i to jest jakby ból. Ja jestem zszokowany też, że przez tyle lat trzeciej RP ta sprawa w ogóle nie została uregulowana w jakikolwiek sposób. To jest właściwie przerażające. Wiesz, pojawiają się komentarze Roberta Jakuba na czacie, które myślę, że wskazują zbiorczo na też to, o czym teraz powiedziałeś. Wiesz, no bo kto miał zwracać w latach 90. uwagę na to, kiedy dostawał komórkę, kiedy ich jeszcze nie było, laptopa, samochód, wiesz, tak zwana kadra menedżerska, ta kadra z Mordoru, tak, jak to tutaj ująłeś, jakby od lat po prostu nie ma swojego samochodu, swojego telefonu, swojego laptopa, wszystko jest firmowe, robią też po prostu wszystko na to, no i to przede wszystkim szczególnie na początku lat 90., kiedy jeszcze tak zwane repy pracowały za dolary w ogóle, no to był szpan, tak, to był wszystko szpan, wiesz, japoński samochód z salonu, komórka w ogóle, z tymi cegłami przecież chodzili, wiesz. Ale wiesz, ale... Nas też przyzwyczajano na to, wiesz, przyzwyczajano nas do tego kulturowo i kiedyś to było coś, wiesz, komórka w ogóle to było coś, tak, no firmowa i tak dalej, wiesz, więc to też nam ogólnie, absolutnie nie oskarżam pracowników o cokolwiek, wiesz, ale kulturowo nam wtłoczono coś takiego, że to jest, wiesz, szpan i lans, tak, pewne rzeczy spowszedniały z czasem, tak jak telefony komórkowe, tak samo samochody, wiesz, samochody za teraz za grosze się kupuje używane i prawie każdego na taki samochód stać, ale to jakby mniejsza. Wiesz co, myślę jeszcze o jednej patologii, wiesz, bo media społecznościowe też do tego się dokładają, wiesz, zaczynasz dodawać ludzi z pracy na fejsie, wiesz, na fejsie czy na jakimkolwiek innym komunikatorze i wiesz, jesteś niby offline, nawet zakładamy, że masz dwa telefony, wiesz, ten jeden, ok, piątek, piąteczek, piątunio, w moim wypadku 21, w twoim 23, tak, dziękuję bardzo, pyk, odkładam, mój telefon firmowy nie działa, mój sprzęt firmowy nie działa i tak dalej, ale mam komórkę prywatną, mam dodanego na przykład szefa, współpracownika, przełożonego i okazuje się, że w sobotę jest, słuchaj, jest problem. Jak ty swoją drogą teraz, bo tak sobie pomyślałem, jak na początku tutaj tej rozmowy mówiłem o tym, że na jakimś portalu typu tam, nie wiem, przedsiębiorcy.com czytałem właśnie, że ta dyspozycyjność wręcz jest cnotą, że ja powinienem się cieszyć, że prezes do mnie dzwoni, to Guitar Jam Session właśnie o tym pisze, że jak był młody i głupi, to wydawało mu się fajne, że szef dzwoni do mnie po pracy, tak w latach 90. Znaczy ja mam wrażenie, że w sumie tak sobie teraz pomyślałem, że rzeczywiście to cały czas chyba ma miejsce. Ja pamiętam na przykład, jak pracowałem w TVP 10 lat temu, to na początku dałem się też trochę, że tak powiem, upoić tą atmosferą, że ja tam jestem nie wiadomo kim, bo do mnie dzwonią. No i właśnie dzwoni do mnie taki, jak się nie wiem, szef dwójki, czy tam ktoś o 21, ja sobie myślę, ojej, to ja muszę być ważny, nie jak ze mną rozmawiają. A tak naprawdę te rozmowy to był charakter w gruncie rzeczy takich darmowych nadgodzin, bo to były sprawy stricte służbowe, tak? To może to, to może tamto i dawałem się po prostu wkręcać. Zresztą to są takie sztuczki korporacyjne, tak?
I taka druga jeszcze anegdota, pamiętam jak akurat nie miałem specjalnie pracy i zarabiałem jakieś, nie pamiętam, odpowiedni dzisiejszych nawet, no nie wiem, ze 2000 zarabiałem chyba wtedy, w 2009 powiedzmy, i miałem kolegę, który zarabiał chyba 14 tysięcy, strasznie dużo, tak? I on pracował w mediach, miał etat, ale przy okazji właśnie w gruncie rzeczy jego etat to było 16 godzin dziennie. Ja co prawda byłem biedny i na niewiele mnie było stać, ale on był bogaty i był totalnie wykończony psychicznie. Miał lat 30 parę i miał kłopoty z sercem. Był znerwicowany, nie miał na nic czasu, tej kasy nawet nie miał kiedy wydać. I w pewnym sensie on mi zazdrościł, tak? Właśnie dlatego, że on był totalnie dyspozycyjny. W mojej obecności, pamiętam, wtedy odbierał jakieś telefony od swoich zwierzchników. No i rzeczywiście to był ten model takiego korporacyjnego poddaństwa, tak? Zresztą, żeby było jasne, ja tu nie chcę, że tak powiem, szkalować tylko korporacji, bo ten model to jest i w dużych firmach, i w małych bardzo często, tak, że się tam dzwoni do pracownika i traktuje go jako właśnie totalnie dyspozycyjnego, tylko to jest dla naszych może też widzów i widzek taka ostrzeżenie, nie wiem, pewnie wielu z was jest doświadczonych na rynku pracy, ale pamiętajcie, radziłbym wam, nie dajcie się uwieść właśnie takim telefonom służbowym, tak, że szef do was dzwoni, że to niby wielki zaszczyt dla was, że on do was dzwoni. No właśnie tak jak Lubomir pisze, dzwonią niezobowiązująco, podrzucają temat i masz później głowę zajętą i tak, no dobra, wiesz, no jest późno, to może, wiesz, no zastanów się, wiesz, no nie musisz, co prawda, ale to wiesz. To jest standardowa praktyka, wiesz, to jest praktyka na takiej zasadzie, to mnie parę razy też spotkało. Gdzieś tam na ścieżkach kariery na zasadzie, a wiesz co, tam właśnie tak, a to przy okazji, wiesz jak leci, tam ostatnio miałeś urodziny czy coś, a tak ogólnie, wiesz co, tak w wolnym czasie, jakbyś się nad tym zastanowił, nie? Tak, to tak w wolnym czasie. Uścisk dłoni prezesa i tak, no to tak, wiesz, no tak za jakiś czas, ale jakbyś już zaczął o tym myśleć, ale w sobotę o 17, bo ci przyszło tak do głowy, serio. I później przychodzisz do pracy i jak najbardziej w godzinach pracy prezes pyta, no dobrze, o godzinie 13 zastanowiłeś się nad tym, a ty mówisz, no w sumie nie. Nie? No dobra, jak nie, no to nie. To pogadam tutaj z Tomaszem i Kasią, czy oni się nie zastanowili bardziej niż ty, tak? I się wyciąga służbowe konsekwencje, więc to jest rzeczywiście niebezpieczne i oczywiście czasem jest tak, że sami ten rynek pracy psujemy właśnie, że ulegamy, bo tutaj też Guitar Jam Session pisze, że w Niemczech to jest nie do pomyślenia. Ja dla odmiany pamiętam, jak kiedyś był nawet taki artykuł w jednym z większych mediów o Danii, że w Danii to jest tak, że związki zawodowe jest polecenie wręcz od szefa związku, wyłączamy wszyscy komputery natychmiast. Natychmiast, bo inaczej łamiecie prawo pracy, tak? Przekraczacie po prostu limity czasu pracy. Jak nie, no to będzie skarga do odpowiednika inspekcji pracy. I rzeczywiście tam to tak działa. Wielkowski na czacie pisze. Ja z kolei pracuję w marketingu, a dokładnie w social mediach, czyli B2B. Dlatego dla swojego świętego spokoju zagląda się w wolnym czasie, aby na pewno się upewnić, że się nie pali. Mam jeszcze drugą część. Wiadomo, bo rano o 9 może nie być już czego zbierać, tak to jest w internecie. Praca w social mediach jest absolutnie wredna, bo rzeczywiście no jak wybucha tak zwana gównoburza, no to trzeba to łatać natychmiast. To jest tak naprawdę tak, okropne. Tak, z drugiej strony, nie, bo są takie branże rzeczywiście, w których trzeba działać bardzo szybko i sprawnie, no tylko w takim razie warto zatrudniać więcej pracowników, bo jeszcze wracając na chwilę do... To jest klucz. Tak, wracając jeszcze na chwilę do prawa pracy, w prawie pracy jest coś takiego jak dyżur. Tylko dyżur to jest właśnie coś innego niż dyspozycyjność, bo można powiedzieć, że te co lepsze firmy zatrudniają w ramach dyżurów i za nie płacą kodeksowo, natomiast większość woli oszczędzać po prostu i traktuje właściwie część naszej pracy nie jako dyżury, tylko po prostu takie koleżeńskie, no dobra, to spojrzyj, ewentualnie tak jesteś odpowiedzialny na przykład za wizerunek firmy, nie wiem, na Facebooku dajmy na to. Jak jest pożar, no dobra, co prawda dzisiaj się umówiłeś z żoną, czy mężem, czy kim tam na kolację, no ale niestety jest pożar, musisz wracać, tak? Musisz tam gasić, komentować i tak dalej. W związku z tym, jeżeli firma jest profesjonalna i rzeczywiście podpisuje umowy na etatowe i rzeczywiście chce mieć jakby 24 godziny, no to w takim razie niech zatrudni dwóch, trzech pracowników, no jakby nie ma innego wyjścia zgodnie z kodeksem pracy, tak? Więc oczywiście ja wiem, żeby się rynek trochę zmienił, gdybyśmy wprowadzili taką zasadę, no ale to jest kodeks pracy, po prostu, no jakby dbajmy o nasze prawa i interesy, no bo ile możemy, 16-20 godzin, w momencie, kiedy jesteśmy cały czas czujni, to się nawet negatywnie na zdrowiu odbija, no jakby znam to, też mi się tak zdarza.
Rozmawiałem ostatnio z Gilbertem Kolbe, rzecznikiem prasowym Białego Miasteczka 2.0, i on właśnie też mówił, że wiesz, no jakby co z tego na przykład, że medycy będą zarabiali dwa razy tyle, ile zarabiają, jeśli pielęgniarka nadal będzie miała 30 osób na głowie, a nie 15, wiesz, to jest bardzo podobny mechanizm, tak? To nie zapewni bezpieczeństwa pacjentom na przykład. I znaczy jest to, o czym mówisz, wiesz, a propos zmęczenia po prostu. Jest bardzo niebezpieczny element polskiego rynku pracy, niestety firmowany przez kolejne władze odnośnie coraz większej liczby zawodów, że na przykład to, co łączy pracowników ochrony zdrowia i pracowników szkolnictwa, to jest to, że część społeczeństwa ich nie lubi i się na nich denerwuje, że tak naprawdę to oni wcale źle nie zarabiają. I rzeczywiście jest tak, że część pracowników ochrony zdrowia i szkolnictwa zarabia wręcz dobrze, a ochrony zdrowia niekiedy bardzo dobrze. Tylko często to jest tak, i tutaj dlatego powiedziałem o rządzie, że on to firmuje, że ci pracownicy pracują 16 godzin na dobę, w służbie ochrony zdrowia czasem 18, w 4 placówkach medycznych albo i w 6, w 3 szkołach albo i w 5. I generalnie jest tak, że praca na etacie w jednym miejscu to są zazwyczaj stosunkowo marne pieniądze i na dodatek jeszcze jak chodzi o ochronę zdrowia, że to jest tak, że jeżeli lekarz czy pielęgniarka pracuje tylko w jednym miejscu, to oznacza, że po prostu inne się sypią, bo brakuje pracowników. No i mamy w ten sposób zrobiony nasz system rynku pracy w takich strategicznych branżach, że pracownicy są przemęczeni i władza zakłada, że są przemęczeni. Ja pamiętam, jak była dyskusja, żeby ograniczyć czas pracy medyków do 48 godzin i rząd protestował. Rząd się nie zgadzał, polski, również na poziomie unijnym polski rząd się nie zgadzał już dobrych parę lat temu. I to jest też patologia, że w Polsce się pracuje zdecydowanie za długo i w gruncie rzeczy nikomu z rządzących to nie przeszkadza, ani nie przeszkadzało specjalnie liberalnej platformie, ani kompletnie to nie przeszkadza PiS-owi, który ma się za rzekome zaprzeczenie liberałów. Tak? Wcale nie są tym zaprzeczeniem, wręcz przeciwnie. No i to jest rzeczywiście takie smutne i tu moim zdaniem jednak potrzebne są jakieś ostre cięcia i naprawdę wprowadzenie przepisów, które by z tymi patologiami walczyły, bo ja naprawdę uważam, że w momencie, kiedy ktoś jest dyspozycyjny 20 godzin na dobę, to też po prostu spada jakość jego pracy, no po prostu, tak? Staje się takie państwo w teorii, firma w teorii, PR w teorii, bo nawet jeżeli ja mam 20 godzin na dobę obsługiwać Facebooka firmy, no to się pomylę w pewnym momencie, bo jestem przemęczony już, jakby ledwo widzę, co tam pisze, tak? Więc to też się źle odbija na mojej pracy po prostu. Tak, a potem jeszcze jesteś zestresowany, że zadzwonią, że jest jakiś błąd i 4 razy tak. To sprawdzasz. Także tak to wygląda. No tak, zdecydowanie paradygmat godzinowy jest tutaj bardzo ważny. To jest też a propos, czy się przyczepię na chwilę, wiesz, do tego Białego Miasteczka. Wiesz, to oczywiście władza starała się też zobrzydzić, tak jak strajk nauczycieli, że chodzi o kasę, ale naprawdę jednym z tych najważniejszych postulatów były godziny, wiesz, bo naprawdę nikt nie widzi. To po prostu przykład medyków to dobitnie pokazuje, wiesz, że to są ludzie, którzy pracują po 330 godzin miesięcznie. Miesięcznie. Niektórzy profesorowie na uniwersytetach pracują, proszę państwa, 160 godzin rocznie, żeby wyrobić pensum, bo takie są przepisy po prostu. Nawet nie mogą pracować więcej. I to jest szokujące i ja przyznam szczerze, że też nie chciałbym po prostu, żeby operował mnie lekarz, który na przykład pracuje 40 godzinę bez przerwy, bo to jest niebezpieczne dla mnie i dla niego przy okazji, dla nas obydwu to jest niebezpieczne. Słuchaj, po 24 godzinie to jest właściwie tak, jakbyś miał promil alkoholu we krwi, jeśli pracujesz 24 godziny ciągiem. No nikt nie chce, żeby nas operowali pijani lekarze, żeby dbało o nas pijane pielęgniarki, tak? A jest na to właśnie przyzwolenie, tak jak mówisz, że a dobra tam, niech pracują. To jest dokładnie to. To jest to, o czym mówisz. Tak, więc ja czasem nawet myślę, że na przykład jak chodzi o ochronę zdrowia, to przydałaby się tak naprawdę reforma, tylko to musiała być poważna reforma, że radykalnie podnosimy pensje dla pracowników ochrony zdrowia, ograniczamy czas ich pracy, więc na etacie 8-godzinowym dostają za godzinę więcej niż obecnie. Przy okazji nie ma innego wyjścia, trzeba by wpuścić bardzo dużo pracowników póki co z zagranicy, migrantów po prostu, lekarzy, bo się nie wykształci w ciągu 3 lat czy 4 wystarczającej kadry.
No i po to, żeby po prostu przestrzegać tych praw pracowniczych. Tylko problem polega na tym, że to nie dotyczy tylko ochrony zdrowia, tylko jak mówiłem na początku, cały system mamy tak skonstruowany, że jest przyzwolenie na to, że Polacy pracują strasznie długo. Nie wiem, czy wiecie, są te dane OECD odnośnie rocznego czasu pracy i Polska już 3 lata temu wyprzedziła Japonia. To przecież Japonia słynie, prawda, śmierć z przepracowania, tam najciężej pracujący kraj. Nie, Polacy już pracują dłużej średnio niż Japończycy rocznie, natomiast Niemcy na przykład pracują rocznie średnio około 400 godzin mniej niż Polacy, czy nawet ponad 400 godzin. A 400 godzin podzielić na 8, no to ponad 2 miesiące krócej Niemcy pracują w ciągu roku. I to jest też przerażające, bo jak rozwiązał się cały ten eksperyment islandzki, tak, że skrócono dzień pracy na tydzień pracy o jeszcze jeden dzień, czyli on tam trwa 4 dni w ogóle, to zrobiono też, przejrzano badania, dziennikarze przeglądali badania i okazało się, ktoś dotarł do takich danych, że okazuje się, że Polacy nawet nie chcą, jak słyszą, że mieliby pracować, wiesz, jeden dzień krócej, to mówią, że nie chcą, że nie chcą. Oni się po prostu boją, że mniej zarobią, wiesz, bo to jest cały czas ten paradygmat, o którym mówisz, to jest cały czas to, o czym wspominaliśmy, czyli dużo godzin, dużo zarobisz, tak? I to jest to, o czym mówisz, że no to lekarzom w takim razie trzeba by było radykalnie podnieść pensję i skrócić tydzień pracy. I tak jest de facto w całym kraju, wiesz, bo jak ludzie słyszą, że mieliby pracować dzień krócej, to mówią, nie, 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 no gdzie? Zbiedniejemy. Bo to się, to jest, wiesz, to jest jeden tor myślowy po prostu, mniej pracy, mniej kasy. I problem polega na tym, że duża część osób uwewnętrzniła te oczekiwania, żeby właśnie dłużej pracować. Natomiast te dane OECD, o których mówiłem, że Niemcy pracują z tego co pamiętam około 1400 godzin rocznie, a Polacy około 1800. Natomiast realnie, i to jest dramat, że realnie nawet te 1800 jest zafałszowane nieco, dlatego że przecież te godziny dyspozycyjności, o której mówiłem, to już nie jest 1800, tylko często 200, 2300, a czasem i 2600, bo jeżeli ja pracuję 8, 16 czy nawet 17, a później jestem 5 godzin jeszcze dyspozycyjny, to znaczy, że realnie ten czas pracy mam jeszcze dłuższy, niż by to wynikało, a nawet z tych oficjalnych danych wynika, że my dużo dłużej pracujemy właśnie niż większość krajów rozwiniętych. Słuchaj, pojawiło się takie pytanie na czacie i myślę, że to jest idealna puenta. Robsonak się pytał, to kiedy będzie projekt ustawy, pod którą będziemy zbierali podpisy w takim razie? Tak naprawdę to będzie bardzo prosty projekt. My chcemy wnieść go do Sejmu w ciągu najbliższych kilku tygodni po prostu i sprawdzić też poszczególne partie, bo właściwie no to powinno iść w poprzek. No, PiS ma się za partię socjalną, Platforma też mówi o jakiejś zmianie dla pracowników, Lewica oczywiste, że powinna poprzeć. PSL też nigdy nie odmawiał w deklaracjach przynajmniej, więc zobaczymy. My po prostu tą ustawę wniesiemy, od razu mówię jako związkowa alternatywa, my piszemy do 460 posłów, więc przygotujemy krótką nowelizację kodeksu pracy i jakby sprawdzimy ich, tak? Zobaczymy, kto tutaj jest za tą zmianą, dobrą zmianą. No dobrze, to w takim razie, drodzy Państwo, śledźcie losy, zobaczymy, co się stanie, kiedy Piotr Szymlewicz powie całemu rządowi i wszystkim politykom sprawdzam. Zresztą po raz kolejny. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za odwiedzinę, a Państwa zapraszam już na 21. Piotr będzie z redaktorem Krzyżaniakiem prowadził tydzień, zleciał, bum. A my wracamy już po przerwie i widzimy się z redaktorką Martą Glanc z Onet Kobieta. Będziemy rozmawiali o księżach. Dziękuję, do widzenia. Chodzimy do siebie i jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czyjś dłoni dotyk. Odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źrenic, przez milczenie strzeliste jak gotyk.
wrócimy do siebie i nikt o nic nie pyta. Cisza planet nam ciała oplata. Ty się starasz uśmiechać beznadziejnie szczęśliwy. Niemych wyznań unosi się zapach. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. I mijania się z sobą na swą miłość patrzymy bezradnie. Jak złączone nadzieją, chociaż zawsze osobno, na dwóch brzegach świecące latarnie. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim, druga godzina naszego piątkowego spotkania. Będziemy teraz rozmawiali o tym, jak księża zrzucają sutanny, ale to jeszcze nie jest tak wczesna, jeszcze jest wczesna pora, więc to nie to, co Państwo myślą. Wybaczcie, piątek, piąteczek, piątunio, więc musiał być żenujący żart prowadzącego. Będziemy rozmawiali o tym, czemu księża rezygnują z posługi, czy też z pracy. To myślę, że pozwoli mi ustalić nasza gościni, redaktorka Marta Glanc z Onet Kobieta. Zapraszamy. Dobry wieczór, cześć Kornel. Cześć, dobry wieczór. Ostatnio jest głośno o księżach odchodzących z kościoła, z posługi. Mam wrażenie, że bardzo duży wpływ na tą wzmożoną znowu dyskusję ma wydana przez Marcina Adamca książka. Tak, każdy taki głos jest dość powszechny i robi się na jakiś czas zamieszanie. No ponieważ bardzo rzadko księża opowiadają o tym, co się tak naprawdę dzieje w ich szeregach. Też bardzo rzadko księża zabierają głos taki krytyczny na temat kościoła, bo wiadomo, jak to się kończy dla tych, którzy nadal te sutanny mają. I właśnie tak sprawdzałam przed naszą rozmową i bardzo rzadko też księża odchodzą. To nie jest tak, że to teraz jakiś jest wielki boom. I według statystyk kościoła to jest kilkadziesiąt osób rocznie.
A nowych księży jest kilka tysięcy rocznie, chociaż nie mamy danych za poprzedni rok, a ma to wszystko spadać. Zobaczymy, jak będą już jakieś takie wiarygodne źródła. No ale tak, tak, wzbudza to ogromne zainteresowanie i też się te, no nie dziwię się, bo ludzie są ciekawi i sami odchodzą od kościoła, tylko w przypadku apostazji jest to dużo prostsze niż po prostu zmiana całego swojego życia i opuszczenie kościoła. Wiesz, zastanawiam się tak naprawdę, no bo mówisz, wiesz, kilkunastu księży rocznie, ale myślę, wiesz, że ludzie są bardzo ciekawi, po prostu wiedzą, co się wokół kościoła i w kościele dzieje od lat. Wypływają kolejne skandale. W Kanadzie nie tak dawno temu kościoły po prostu płonęły, dosłownie. I zastanawiam się, jakie są powody. Jakie są powody? Czy nagle księża stwierdzają, że okej, tego jest za dużo, ta instytucja mnie okłamała, czy to są bardziej jakieś osobiste doświadczenia? Bo to myślę, że jest interesujące również dla naszych widzek i widzów. No byli księża też bardzo często, zazwyczaj, no zawsze, wypowiadają się bardzo ostro o kościele i to też czytelników interesuje. I można tutaj zobaczyć kilka, wyróżnić takie kilka powodów, dlaczego odchodzą, bo no, czytam sporo relacji, też teraz rozmawiam z księdzem, który był kilkanaście lat w kościele i odszedł jakoś tak, już nie pamiętam, w 2014, może 2015 roku. Mhm. I to, co on mówił i to, co czytałam w fragmentach książki Ksiądz Zniknięty, która teraz właśnie jest jakby na topie, że tak powiem, i też inne książki, na przykład Korporacja Kościół, to właśnie jest kilka powodów. I pierwszym jest celibat, który po prostu uwiera księży i wiadomo, że to nie jest naturalne, że nie może z nikim się wiązać, utrzymywać relacji i księże są po prostu samotni, odosobnieni i czasami pojawia się jakieś pragnienie założenia rodziny, chcą mieć dzieci, no bo jak idą do seminarium, są młodzi, więc tak naprawdę, czy wiedzą do końca, czego chcą? No, u nich nie jest tak łatwo jak u nas, że zmienimy kierunek studiów, czy rzucimy pracę i zaczniemy inną. To jest jakby całe życie podporządkowane tej instytucji. I pewnego dnia po prostu stwierdzają, że dłużej tak nie wytrzymają i chcą po prostu normalnie żyć. Niestety są też takie osoby, które nie opuszczają kościoła i sobie tworzą rodziny i to nigdy nie jest zdrowe dla żadnej z tych osób, która w takiej rodzinie jest. Więc ten celibat jest naprawdę bardzo często wymieniany. A ten drugim miejscu jest to, co się dzieje wewnątrz kościoła, bo te osoby często mają jakieś ideały, jakieś wyobrażenia na temat tego, co będą robić w kościele, jakie autorytety nie spotkają i czego nie będą dokonywać i głosić wiarę i rzeczywiście są tacy pełni nadziei. No trochę jak idealista, który idzie do korporacji, bo często kościół się porównuje do korporacji. I jest takie zderzenie ideałów z rzeczywistością, gdzie jest jakiś tam szef, czyli jakiś biskup, który ma jakieś jasne wytyczne i jeszcze jest nieprzyjemny. I masz robić to, co on każe i w sumie on się motywuje jakąś chęcią na przykład zysku. To dla tych osób też jest takie bolesne zderzenie z rzeczywistością. I to też się powtarza, że jakby ludzie tego nie wytrzymują i tak jak ten ksiądz zniknięty, to jest Marcin Adamiec, zapisałam sobie, bo już tym słaba w zapamiętywaniu nazwisk. No i Marcin Adamiec właśnie pisze o tym dużo, że właśnie on sam stawał się jakimś takim człowiekiem, którego sam nie akceptował, nie mógł sobie tam patrzeć w twarz, bo zaczynał być właśnie jakiś pazerny i zauważył, że to w ogóle poszło w inną stronę niż on myślał. I niektórzy tego nie wytrzymują i odchodzą, ale możemy jakby poświęcić trochę czasu na rozmowę o tym, jak to jest bardzo trudne odejść i że niektórzy księża może chcieliby to zrobić, ale nie robią tego. No właśnie mamy komentarz na czacie Marka Jurkiewicza na YouTubie. Na kanale Sekielskich był wywiad z byłym księdzem. Mówił, że ksiądz, który odchodzi do cywila, jest traktowany jak zdrajca i kuria obdzwania potencjalnych pracodawców, żeby go nie zatrudniali. To nam się nie wszystko na pasku zmieściło. A nie, zmieściło nam się, ale to gdzieś mi jeszcze coś uciekło. Może to inny komentarz. No właśnie, to jest, jest traktowany jak zdrajca oczywiście, no bo sprzeniewierzył się posłudze.
Bardzo chętnie się tym tematem zajmę z tobą za chwilę, ale to, co bym chciał jeszcze o tej książce Adamca wspomnieć, bo potem mi ucieknie, to jest taka kwestia, że to, o czym on wspomina też, o czym on mówi, ten obraz taki, kim on się stał, no to ewidentnie można to czytać tak, że to go w jakiś sposób odczłowieczyło i to przestało mu pasować, bo to jest i kwestia właśnie angażowania się w związki i to romantyczne. Pada tam coś takiego, że nawet się to księżom tłumaczy młodym, że no to przecież normalne, że wam się będą jakieś kobiety podobały i będziecie do nich wzdychać. No i nagle się okazuje, że jednak to tak jedyną nienormalną rzeczą zdaje się jest po prostu pozostawanie w celibacie. No zresztą mamy inne wyznania, czy też inną organizację po prostu struktur innych kościołów, gdzie żona nie stanowi kłopotu. Możemy wyróżnić komentarz pana Andrzeja Mroczkowskiego, który pisze, że celibat to nie jest zakaz bycia w relacjach, tylko czy w związkach, a celibat to jest jedynie bezżeństwo. No dobra, niech będzie. Słyszałam już ten argument, jest bardzo cyniczny. Aha. Bo księża przecież mówią o tym, że seks przedmałżeński jest zły, że takie relacje, właśnie życie na kocią łapę jest złe i pouczają swoich parafian, ale czyli, że mogą pouczać parafian o takich związkach bez więzu małżeńskiego i przysięgi przed Bogiem, ale sami rozumiem, mogą być w takich relacjach romantycznych i wszystko jest spoko. I jak się zdarzy dziecko, no to się też jakoś to załatwi i dziecko będzie żyło poza rodziną, gdzie przecież obrońcy rodziny, w tym kościół na czele i dzieci, to jest po prostu najgorsze, co może być, przecież dziecko bez mamy i taty, to jak to ma w ogóle wyglądać, więc no słaby argument, tak mi się wydaje. Nie, no to wiesz, to o czym mówisz, to jest postawienie wszystkiego na głowie, tak, czyli no bo gdzie jest właśnie ta myśl o tych bliskich takiego księdza, tak? Tak, psycholog. Żeby nas, nie wiem, zamknąć nam usta, ale... No tak, bo nagle, wiesz, po prostu nie myśli się o tym, bo ma być ksiądz, ksiądz jest taki i inny, a nie inny i tak to wygląda. Wiesz, przypomina mi się taka historia, która była to były chyba historie miłosne Sztura, Jerzego Sztura. I tam jedną z historii było coś takiego, wiesz, że po paru latach się okazuje, że ksiądz ma dziecko po prostu. Tylko tam to się rozwiązuje w bardzo ładny sposób, bo on po prostu rezygnuje, powiedzmy, z kariery, tak? Odchodzi po prostu z plebanii, żeby zadbać o swoją córkę. Są duchowni, którzy potrafią się zachować w takiej sytuacji, tak, ale uważam, że to w mniejszości. Mhm. I wiesz, to też jest ciekawie pokazane, bo tam jest mowa również o tym, tak to jest przedstawione po prostu w filmie, że ci ludzie na plebanii też wierni, tak, nawet są za, tak, są za jakby, pan jest naszym księdzem i to jest okej, no, ma pan córkę, no. Mhm. A może ale zdaję sobie sprawę, że w rzeczywistości to tak nie wygląda pewnie. Tak, może wróćmy do tego, bo zapomnimy komentarza, że się traktuje takiego księdza już, który chce odejść jak wroga, bo to jest bardzo celne i z tego, co ja słyszałam, czytałam i rozmawiałam z byłymi księżmi, to rzeczywiście tak to wygląda, no bo taki ksiądz właśnie może na przykład napisać książkę i opisać, jak to wszystko wygląda i nie opisze tego w superlatywach, skoro opuścił tą instytucję, a opuszczenie jest jej bardzo trudne, bo jak już mówiłam, od takich młodego wieku się poświęcasz temu kościołowi i tak naprawdę nie masz jakiegoś CV i nie masz jakichś perspektyw, żeby sobie zacząć budować życie. Często musisz wszystko zacząć od nowa, ten, nie wiem, po 40. I no to naprawdę wymaga dużego samozaparcia i odwagi. Niektórzy po prostu rezygnują i wolą trwać w tym wszystkim, chociaż to na przykład prowadzi do depresji czy jakichś uzależnień. A niektórzy sobie jakiś plan B robią i sukcesywnie dążą do tego, żeby odejść z kościoła i jakieś życie zacząć, ale muszą przejść właśnie przez jakieś rozmowy z biskupami i na przykład ten były ksiądz, który ze mną rozmawiał, to miał dość bezbolesne odejście z kościoła, ale na przykład później listy wysyłano do jego rodziny, że właśnie opuścił kościół i jakieś takie
no żeby po prostu robić mu zły PR. Czyli to jest trochę tak jak z odejściem z mafii. No, myślę, że może nie aż tak, ale z jakiejś trochę sekty. No bo nikt tam nie grozi raczej tym ludziom i nie ma tutaj jeszcze jakichś kryminalnych wątków. Myślę, że to po prostu przede wszystkim jest trudne dla tej osoby, która odchodzi, podjęcie tej decyzji i zorganizowanie jej. Właśnie przez to, że nie ma... Księża żyją w bańce, oni nie muszą się martwić, że nagle trafią na ulicę, czy nie będą mieli za co zapłacić rachunków. I myślę, że wielu osób to przerasta nasze normalne życie, którego oni nigdy nie wiedli. I to właśnie z rozmów z byłym księdzem wynika, że niektórzy księża nawet wracają później, bo nie dają sobie rady. No właśnie padło takie pytanie, Guitar Jam Session na naszym czacie pisze. Jakie kwalifikacje zawodowe ma człowiek po seminarium? Jak jest traktowany na rynku pracy? No i tu mamy Jam Session, to właściwie mamy już odpowiedź. Tak, no, część po prostu wraca, bo nie może się odnaleźć. Wiesz co, trochę specjalnie z tobą też rozmawiam o odchodzących księżach, bo jesteś często po prostu w dosyć dużej przeciwwadze do tego, co ja zazwyczaj mówię. I jak tak czytałem część opowieści snutej przez właśnie Marcina Adamca, to pomyślałem sobie, że to jest też jakaś taka chęć jednak wybielenia się na forum, nie wiem, powiedzenia, że zobaczyłem, że jestem zły i teraz już nie jestem, no ale jednak też dostajemy taki komunikat, wiesz, że no brnąłem to, do pewnego momentu w to brnąłem. Zastanawiam się, na ile na przykład, wiesz, czy zgodziłabyś się z takim twierdzeniem, że to jest kwestia samej instytucji na przykład. Tak, to Kościół zawsze chce to pokazać jako atak na religię, na jakieś, wiesz, jak to się mówi, obrażenie uczuć religijnych, a to zazwyczaj chodzi właśnie o Kościół, o instytucje, o ludzi, o tą całą korporacyjną strukturę, i która po prostu jest źle zrobiona, jest zrobiona tak, żeby jakoś ludzi zawłaszczać, także tych księży. I akurat jak czytałam też fragmenty książki Marcina Adamca, to miałam do niego współczucie, bo było widać, że no nie wiedział, na co się pisze. Tak mi się zdaje, jak ci księża mówią, czasami byli, to oni po prostu nie wiedzieli, na co się piszą. I na przykład, czy my wiemy, co się naprawdę dzieje w kościele? No nie wiemy, dopiero jak jesteś w środku, to się dowiadujesz pewnych rzeczy. My widzimy jakąś fasadę i czasami się coś przebije, jakiś głos ofiary, głos osoby poszkodowanej, ale jednak nie wiemy, jak codzienność wygląda i te wszystkie... Jak on mówił, że czuł się jak urzędnik. Myślę, że idąc na księdza, to nie myślisz, że będziesz takim urzędnikiem właśnie od kasy. No może teraz jest większa świadomość, ale czy kiedyś tyle mówiliśmy o kościele, jak wygląda? No nie, myślę, że nie. Więc jak ktoś wstępował do kościoła na przykład 20-30 lat temu, to mógł mieć zupełnie inne wyobrażenie na ten temat. No i tutaj też kwestia depresji czy uzależnień, tak ciężko wtedy zmieniać swoje życie i w ogóle podejmować takie kroki, więc też jakoś tutaj rozumiem, że było ciężko w takim złym stanie psychicznym. To fragment, o którym też mówisz, tak? Adamiec pisze, zgadzam się, że naśladowanie Jezusa to wspaniała sprawa, ale czy bycie kościelnym urzędnikiem, który pilnuje kościelnego majątku, to rzeczywiście droga Ewangelii. Ale z drugiej strony, wiesz co, ja jeszcze w latach 90. słyszałem takie przekonanie, które się wzięło pewnie jeszcze z lat dawniejszych, to dużo dawniejszych, że o, na księdza mógłbyś pójść, to wiesz, prestiż, pieniądze. Dokładnie coś takiego było, wiesz, także to nie jest tak, to nie jest też do końca tak, że może część osób rzeczywiście gdzieś tam naiwnie szła, tak, być, nie wiem, naśladować Jezusa, tak, ale z drugiej strony my w sumie wiemy, tak, jako społeczeństwo, że to jest prestiż, że to są pieniądze. Tylko my pochodzimy z różnych środowisk. W moim małym miasteczku ksiądz naprawdę jest nadal, mi się zdaje, a wtedy był dużym autorytetem i nawet jak się mówiło w kontekście pieniędzy, to że właśnie jakby mu te pieniądze się należały, bo tyle robi i w ogóle jest taką personą,
a teraz się bardziej patrzy na to, że są chciwi i nie powinni od parafii na przykład brać te pieniędzy za jakąś posługę. Moim zdaniem to się mocno zmieniło i dużo osób, które znałam z dzieciństwa, teraz się odwróciło od kościoła, a kiedyś właśnie wierzyły w te ideały, więc wierzę, że też byli księża, którzy szli tam w dobrej woli i naprawdę chcieli coś robić fajnego, bo wiadomo, że też ta instytucja różne nieciekawe jednostki przyciąga przez właśnie swój system i to, jak tam wszystko funkcjonuje. No i że instytucja kościoła kryje pedofilów, no to jakby nie ma żadnej wątpliwości co do tego, więc to też jest taki sygnał dla tych osób niestety. Proszę Państwa, Marto, wrócimy za chwilę po przerwie i będziemy dyskutować dalej. Przemysław Mamiasz, serwis sportowy Radio Sęk. Podczas meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Sęgrze a Zboże doszło do ekscesu w wykonaniu chuliganów miłości. Otóż ludzie rzucili się na siebie, zaczęli się ściskać i całować. Nikt nie wie, co we'll be right back.
Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim za sterami Filip Łoszega, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, producentką programu jest Aneta Miłkowska, a naszą gościnią redaktorka Marta Glanc z Onet Kobieta. Dzisiaj rozmawiamy o księżach porzucających kapłaństwo. Tu ktoś się śmiał, jak mówiłem o posłudze, to zmieniłem. Znalazłem wreszcie to słowo, proszę Państwa, porzucił kapłaństwo. Tak, rozmawiamy o księżach porzucających kapłaństwo i okazuje się, że nie jest to wcale takie łatwe. Państwo już na czacie też pisaliście o wysyłaniu wiadomości do potencjalnych pracodawców i ogólnie o tym, że traktuje się księży jak wrogów, czyli to, Marta, no to jest jednak akt dużej odwagi po prostu, to jest akt ogromnej odwagi jednak porzucić Kościół, no bo co robić, tak? Co robić, szczególnie, że część osób idzie w młodym wieku i nie za bardzo ma na przykład jakieś doświadczenie zawodowe. Czyli właściwie wychodzi na to, że najlepiej jest księdzem zostać po jakimś epizodzie, że tak powiem, kariery zawodowej, a potem ewentualnie odchodzić, jeśli planuje się odejść, że tak żartobliwie to ujmę. No można to jakoś zorganizować tak, żeby nie odchodzić tak po prostu z dnia na dzień i nie wiedzieć, co dalej zrobić. Fajnie mieć wsparcie rodziny, ale często rodzina jest dumna z tego, że ma księdza. I ona też to jakoś źle przyjmuje, matka czy ojciec, zwłaszcza z małych miejscowości. To jest jakby taki też skandal, jak ty odchodzisz z kapłaństwa i co teraz. Też na pewno łatwiej mają osoby, które mają jakichś partnerów, partnerki, a partnerów może też, którzy mają mieszkanie i pracę i mogą jakoś na początku wesprzeć, ale raczej bym nie polecała takiego wieszania się na kimś. No ja za dużo nie chcę mówić o swoim rozmówcy, bo dopiero będę pisać reportaż i jakby sobie rozmawiam już od 3 miesięcy, więc takie te rozmowy, no dużo chcę wiedzieć i jest o czym opowiadać. No ale ta osoba akurat po prostu wyrobiła sobie zawód, że tak powiem, i miała cały plan i właśnie podziwiam, że tak to wszystko zorganizowała. Czyli plan porzucenia kościoła po prostu ktoś miał. Tak, to wszystko po prostu zaplanował. To nie było tak, że z dnia na dzień ktoś pomyślał, że okej, odchodzę i mam tego dosyć, tylko to jakby kiełkuje w takiej osobie i zaczyna kombinować. No, księdza mają dość dużo wolnego czasu, zwłaszcza w jakiejś małej miejscowości, więc mają też dni wolne, więc mają jakby czas, żeby się jakoś dokształcić albo zrobić jakiś kurs. Więc myślę, że to wszystko jest do zrobienia, ale niektórym jest po prostu za wygodnie i tego nie robią. No wiesz, motywacje pozostawmy gdzieś na boku. To jest też bardzo ciekawy motyw rodziny, tak jak mówisz, wiesz, że to jest jakieś rozczarowanie, ból dla rodziny, wiesz, no bo syn miał być księdzem, tak? Syn miał być księdzem, teraz nagle nim nie jest. No i to szczególnie też tak jak mówisz, wiesz, w mniejszych miejscowościach, co ludzie powiedzą, tak? Cytując tytuł serialu zresztą. Co ludzie powiedzą? Co się też w takich rodzinach dzieje? Jest bardzo ciekawe. Pamiętam, jak w mojej miejscowości zakonnica odeszła, więc wszyscy o tym plotkowali, że a to była w ciąży, a to, że z kimś tam uciekła. Więc no, to jest nieprzyjemne. Na pewno dla takiej osoby i wiele osób nie jest odpornych na opinię społeczeństwa, opinię osób w otoczeniu i może przez coś takiego odwlekać decyzję albo w ogóle jej nie podejmować. O, Tomasz Szyndralewicz. To jest ciekawy komentarz, bo przed naszą rozmową sobie myślałam o tym, że fajnie by jakieś powstało stowarzyszenie, które by pomagało księżom odchodzić z kościoła. Bo na no pewno tu na razie mamy... Tu na razie mamy propozycję utworzenia, proszę Państwa, mapy drogowej dla księży dezerterów. Ale stowarzyszenie to bardzo ciekawy pomysł też. I myślisz, że jak to mogłoby wyglądać? Na pewno przydałoby się jakieś wsparcie psychologiczne, jakaś terapia może. No bo to jest trochę wychodzenie z sekty. I ta osoba na pewno potrzebuje z kimś porozmawiać, a też słyszałam, że w tych środowiskach no nie ma za bardzo z kim porozmawiać. Księża są raczej samotni i to potęguje, że nie mogą porozmawiać na przykład z tym biskupem przełożonym jakoś tak szczerze i
co właśnie sprawia, że czują się jeszcze bardziej odizolowani i sami ze swoimi myślami. Więc jakby to mi się wydaje takie bardzo ważne. Może jakaś osoba, która jakoś doradza i może jakoś naprowadzić tą osobę, przepytać, podpowiedzieć, gdzie tu można, w jaką stronę iść zawodowo. Jakby to fundacja czy stowarzyszenie było jakby dobrze finansowane, no to jakiś pierwszy rok, na przykład płacą mieszkanie, to by było też duże wsparcie, że ktoś miałby lokum przez rok opłacane. No ale tak sobie tylko gdybam, myślę, że to jest możliwe za, nie wiem, 20-30 lat może, bo teraz skupiałam się na wsparciu dla ofiar i to jest kluczowe, żeby im pomagać. No, znam też trochę widownię Resetu Obywatelskiego i muszę ci powiedzieć, że jest to nawet dosyć kontrowersyjny pomysł, szczególnie z tym zapewnianiem mieszkania, ale to oczywiście tylko w pewnym kontekście jest to no, kontrowersyjne, no bo wiesz, no to jest kwestia tego, jak na tych księży patrzymy po prostu, tak? Czy patrzymy jako na ofiarę sekty, czy patrzymy po prostu no, przez inne szkiełko, tak? Dosyć radykalne zresztą szkiełko tak naprawdę. Nie, to aczkolwiek... jest taki utopijny pomysł, bardzo zakładający, że te wszystkie osoby są dobrymi osobami i odchodzą z dobrych jakichś pobudek, że serio przemyślały to i nie były złe przez wiele lat, to dlaczego takim osobom mielibyśmy pomagać, jak jest tyle osób w kryzysie bezdomności? Więc to takie, wiesz, taka wizja świata, gdzie załatwiliśmy wszystkie inne problemy i teraz się bierzemy za takie rzeczy na przykład. No tak, to tak trochę pomysł z kategorii uratujmy wszystkie delfiny po prostu. No trochę tak, ale jest piątek, to możemy sobie pomarzyć. O, Gosia ma dobry pomysł. Niech ci, co już wyszli i stanęli na nogach, pomagają kolejnym. Kto zrobi to lepiej? Może się wspierają, kto wie. Nie wiemy, czy nie mają jakieś siatki. Na pewno to się roznosi. Wiedzą na przykład, do kogo się zgłosić, kto z parafii może już kiedyś odszedł. Więc w sumie ciekawy wątek, podpytam. To jest tak, to jest bardzo ciekawy trop, myślę. Także Gosia nam tutaj zresztą bardzo często w Resecie podpowiada różne ciekawe rzeczy. To są bardzo ciekawe przemyślenia, Gosiu. Także Marta, notuj, bo to jest rzecz warta notowania. Zanotowuję to. Zazdroszczę ci, bo ja tu już nic nie jestem w stanie zanotować. Ja już nic nie pamiętam. Tak jak mówiłaś na początku, wiesz, że masz problemy. Może zapisz, że masz problemy z nazwiskami, to ja Państwu tak na odprężenie, bo temat jest tak naprawdę poważny, powiem, ja mam kłopot z zapamiętywaniem twarzy. Parę razy się przywitałem z jakąś gwiazdą, bo po prostu nie chciałem wyjść na dupka, więc stwierdziłem, kojarzę twarz, nie kojarzę imienia, to może powiem cześć na wszelki wypadek. No i chyba przez to wyszedłem na jeszcze gorszego dupka, przybijając piątkę z jakimś muzykiem, a raz w aptece zresztą obok domu spotkałem Andrzeja Chyrę w ogóle i też powiedziałem cześć, bo głupio mi jakoś było, jakoś tak. Nie znam człowieka, no ale tak. Poznaliśmy się w aptece, bo wydawało mi się, że kojarzę. Elżbieta na Facebooku pisze, profesor Obirek mówił kiedyś, że się wspierają ci, co odeszli. Także myślę, że to jest też ciekawy trop, żeby podpytać zresztą profesora Obirka, który też opuścił przecież, porzucił kapłaństwo. Tak? No tacy komentujący to na wagę złota. Prawda? To wiesz, bo to jest natura tego medium, tak na dobrą sprawę, tu Państwu trochę posłodzę, ale to jest właśnie to, o czym zawsze mówię, że robimy to medium po prostu razem i wzajemnie się inspirujemy. To wiesz, w poprzedniej godzinie tutaj już namówili Państwo Piotra Szumlewicza, żeby szykował projekt ustawy, żebyśmy mogli być offline od czasu do czasu, co też jak wiesz, w naszym fachu jest dosyć niemożliwe nawet. Tak samo jak czterodniowy tydzień pracy. Bardzo fajne, ale nie to. To z wielu powodów jest niemożliwe tak w ogóle w Polsce. Mhm. No ale wracając do księży, to fajny jest komentarz też o tym, czy Kościół nie powinien dawać im wsparcia. Oczywiście, że powinien. I czasami słyszałam, że to się zdarza. Jak jest fajny biskup, to
pomaga właśnie, jest wspierający, ale to podobno rzadko się zdarza. No, nie mamy statystyk, ale możemy się chyba domyślać, jak niewielu jest fajnych biskupów, bo nie ma chyba statystyk a propos fajnych biskupów. To też jest pomysł na jakąś kolejną mapę. Nie ma statystyk, jeśli chodzi o Kościół i bardzo mało jest takich rzeczy, że można powiedzieć to, że na pewno tak jest. Niestety możemy się opierać na takich relacjach kilku księży, którzy odeszli i chcą coś powiedzieć nam i potem wierzyć na słowo innym księżom, którzy są raczej podzieleni. Mamy Jędra Szewskiego, mamy też księży, którzy mówią ludzkim głosem, ale nie wiemy, kto przeważa tak naprawdę. Gregory House pisze na naszym czacie, w USA jest Clergy Project, fundacja, która wspiera księży, którzy porzucili wiarę. Słyszałem o tej instytucji, ale się nie zagłębiałem, mówiąc szczerze. Czyli są jakieś rozwiązania, systemowe. Nie w Polsce. Tak, nie wiemy wiele o Kościele. Wiemy coraz więcej, na szczęście, ale nie wiemy wiele, na przykład jak on właśnie funkcjonuje wewnątrz. I tu chyba właśnie należałoby trzymać kciuki za tych, którzy chcą wychodzić z Kościoła. Nie mówię tu już o tych pobudkach, które... Drodzy Państwo, dobrze znamy, bo większość z Was, tak jak i ja, nie przepadamy za Kościołem katolickim, ale chodzi też o to, że po prostu ludzie wychodzący z Kościoła przyniosą nam kolejne informacje, co się tam po prostu dzieje. Tutaj zresztą na czacie też padła taka drobna rozkminka, czyli co ci księża robią, jak ich życie wygląda i jak wygląda przede wszystkim życie zakonnic, bo o tym to już w ogóle niewiele wiemy. Mamy świadectwa oczywiście dotyczące różnych zakonów, różnych sióstr, które były swego czasu zresztą głośno odbijały się w mediach i były absolutnie przerażające. Także może powinniśmy rzeczywiście, proszę Państwa, myśleć o tym pomyślę skądinąd idealistycznym, ale jednak coraz bardziej mi się wydaje to pomysł dobry, pomyślę Marty, o tym, żeby rzeczywiście myśleć o takim wsparciu dla ludzi wychodzących z Kościoła. To już oczywiście widzisz, przeciągamy linę, ty bardziej ludzko, ja już oczywiście szyję sobie w głowie, że tak powiem, program ochrony świadków dla księży po prostu. Mhm. Można nawet tak powiedzieć. A jeszcze sobie tak pomyślałam, jak ktoś chciałby pośledzić, jak wygląda życie księdza po odejściu, to na Instagramie jest konto Byłem Księdzem i tam pan się dzieli swoją codziennością i to jest pan, który nie jest tak, nie wypowiada się aż tak ostro o Kościele, widać, że tam zostało coś w nim i też te poglądy widać i no nie, trochę się wyróżnia na tle tych wszystkich księży, którzy odeszli i się odzywają. Jeszcze tak nie zgłębiłam dobrze jego profilu, ale ma tam dużo wrzuca, ma rodzinę, ma dziecko, dużo jakby o tym pisze, wrzuca zdjęcia, ale też robi jakieś live'y, można mu zadawać pytania, więc to też bardzo ciekawe. Ma tylko 20 tysięcy obserwatorów, co mnie zdziwiło, więc nie wiem, czy ludzie wolą sobie po prostu, jak księża narzekają, byli na kościół, czy po prostu nie zabiega jakoś o rozgłos, ale bardzo ciekawy profil. Tu się pojawia jeszcze jeden problem, a mianowicie ci, którzy odeszli z Kościoła, wiesz, bo tak jak mówisz, ten akurat wyszedł, jeden wyszedł na miękko, inny wyszedł na twardo, tak, na ostro. Są też tacy, w których coś zostało właśnie. I to zwróciło moją uwagę a propos tego, co mówiłaś, że w niektórych coś zostaje, tak, bo to nie jest tak, że część po prostu mówi, okej, I'm done, nie będę teraz księdzem, będę robił co innego. Są też tacy, którzy mają po prostu poczucie jakiejś misji cały czas i to jest ciekawe, co się z nimi dzieje, bo no odeszli z Kościoła, to gdzie to mają robić? Bardzo trudno jest, proszę Państwa, założyć w Polsce własny Kościół. Znaleźć wiernych to nawet nie jest taki duży kłopot, ale bardzo trudno jest o dziwo założyć jakąś instytucję wiary. W ogóle trzeba wymyślić takie wyzwanie i jest bardzo dużo kruczków prawnych, trzeba się zarejestrować w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przejść weryfikację i tak dalej, więc właśnie, gdzie tą posługę w takim razie, to
przepraszam się, Siusiu Złotego, gdzie to kapłaństwo w takim razie, gdzie się jako kapłan dalej realizować w takim razie? Bo to są ludzie, którzy zostają najbardziej na lodzie w tym momencie. Może na Instagramie, jak tam ksiądz, o którym wspomniałam, może on widzi w tym jakąś misję i możliwość dotarcia do szerszego grona osób i podzielenia się swoimi opiniami, jakimiś wartościami. Tutaj, nie wiem, jeszcze z nim nie rozmawiałam, ale mam zamiar. No dobrze, to wtedy nam opowiesz. Lubomir pisze, profesor Obirek i jemu podobni skorzystali z możliwości, jakie dawał im Kościół do nauki, do zdobycia tytułów naukowych i z tego mogą korzystać w świeckim życiu, ale wielu księży potrafi tylko modlić się. Co też jest oczywiście prawdą, ale myślę też na przykład o tym Adamcu, który jakoś sprowokował nasze dzisiejsze spotkanie, naszą dzisiejszą dyskusję, no wziął, usiadł i po prostu napisał książkę. No oczywiście jak tych książek będziemy mieli co roku, proszę Państwa, kilka, no bo skoro kilkunastu odchodzi, co roku trzech będzie, zacznie wydawać książkę. Kilkudziesięciu odchodzi. 56 jest tak oszacowano. Już jest późno, ja już kilkunastu, kilkudziesięciu mam, mylę. No tak, ale jak wiesz, jak będzie ich kilku pisało książkę, no to się też nam znudzi po prostu. No. Nie wiem, mi się nie znudzi. Ale rzeczywiście może czytelnicy będą mieli jakiś przesył i będzie znowu jakiś odszedł z kościoła. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, że takie książki będą przyjmowane jak z zainteresowaniem jednak, bo jesteśmy w takim czasie, gdzie jakby ujawniania tych wszystkich nieprawidłowości, że tak to powiem, w kościele. Ale zobaczymy. Myślę, że nie będzie już tak dużo tych książek, bo jednak książkę trzeba potrafić napisać i też dużo osób opuszcza ten kościół i myślę, że już nie chcą mieć nic z tym wspólnego i nie chcę do tego wracać. O. Tak, nie chcą później wydać książki i otrzymywać jakichś głupich wiadomości albo listów, które się pewnie pojawiają. Chcą mieć święty spokój, tak mi się wydaje. Robsonek złośliwie pisze, chyba taki ksiądz umiałby nalać paliwo do baku, ja w to wierzę. No dobra, Robsonek, ale no coraz więcej jest jednak automatów na stacjach. Życie nie jest też takie proste teraz, że... Ale mi się wydaje, że to już jest taki problem, że oni się właśnie, jak ktoś tam pisał w komentarzu, czują jakiś prestiż, czują, że spełniają jakieś ważne zadanie, są na jakimś tam poziomie. I niektóre no i żyją też w małych miejscowościach, więc o ile nie masz zamiaru uciekać z małej miejscowości, no to co, ksiądz na kasie w Lidlu? No dokładnie, to na pewno się wiąże z tym, że wtedy muszą się wyprowadzić, bo to za dużo kontrowersji by to wszystko zbudzało. To też dużo mówi o naszym społeczeństwie, wiesz, że to nie jest na takiej zasadzie, dobra, odpuścił sobie to, no jego sprawa, tak? Tylko jest skandal, to jest skandal. To jest cały czas jakaś taka atmosfera skandalu, to jest też atmosfera, która napędza szum wokół tej książki Adamca właśnie w tym momencie. No, tak? Pamiętajmy, że nasze społeczeństwo nie potrafi wesprzeć na przykład ofiary gwałtu, tylko on stoi za przemocowcem, więc jeszcze dużo do zrobienia jest. No właśnie, jest jeszcze dużo do zrobienia i to jest chyba świetna puenta naszego dzisiejszego spotkania, Marto, że jest po prostu, proszę Państwa, dużo do zrobienia, a znam takiego jednego, co długo mówił, że jest dużo do zrobienia i poddał się, czego mu współczuję tak naprawdę, bo poddał się, zanim wszedłem do niego na antenę, mówię tutaj oczywiście o redaktorze Grucy, który bardzo długo starał się jakoś, no nie wiem, ten kościół naprawić i byłem świadkiem tego, jak przyznał się do tej klęski, przed Państwem zresztą i przed samym sobą. Też tak myślę i cieszę się, że Radek do tego dotarł, bo myślę, że mimo wszystko jest teraz spokojniejszy. Marta, bardzo Ci dziękuję za odwiedziny w Nieco Jaśniej. Naszą gościnią była Marta Glanc z Onet Kobieta. Śledźcie jej artykuły, bo pisze dużo również o Kościele i myślę, że można się wielu ciekawych rzeczy, proszę Państwa, dowiedzieć z artykułów Marty. Także zachęcam do googlowania i do czytania. Dzięki jeszcze raz. Dobrego wieczoru. Dziękuję. Dobranoc. I tak, proszę Państwa, jeszcze 10 minut sam na sam z Państwem. Jest to zawsze oczywiście
temat zniuansowany, tak? Jest to temat mnie interesujący, bo to zawsze jest tak, że chcielibyśmy widzieć pewne rzeczy czarno-białe, ale one czarno-białe nie są, to powtarzam, odkąd mnie znacie tak naprawdę, że to wszystko jest czarno-białe. Nie, to wszystko jest w odcieniach szarości, tych odcieni szarości jest dużo. Właśnie ten ksiądz, tutaj widzę, ten ksiądz na kasie też się Państwu spodobał, Charlie Belt pisze, a czemu nie na kasie, nie ksiądz, a człowiek po prostu. No właśnie, i to też jest pewien problem, to też jest pewien problem, który mówi o tym, w jakiej kondycji jest nasze społeczeństwo i które mimo tego pełzającego, nie wiem, sekularyzowania się, laicyzowania się tego kraju, pokazuje, czemu to właśnie tak pełznie, bo właśnie cały czas jakby pewną kontrowersję wzbudza w nas, no, w nas to nie, w społeczeństwie wzbudza to, że ktoś wziął i zmienił zawód, bo ja tak na to patrzę, tak? Tutaj Sięsiul Złoty się podśmiechiwał ze mnie, że ja mówię o zrezygnowaniu, porzuceniu posługi, ale w tych kategoriach jednak również językowych, a to nas kształtuje, kształtuje nas jako społeczeństwo, cały czas myślimy, cały czas w nich funkcjonujemy, porzucił kapłaństwo, no może po prostu trzeba na poziomie językowym też zacząć mówić, że zmienił pracę, no i w momencie, kiedy do tego dotrzemy, to nagle się okaże, że no właśnie, nie ksiądz, a człowiek po prostu na tej kasie siedzi, no wziął i zmienił zawód na inny. To, na co Lubomir też wskazywał, są tacy, którzy skorzystali z możliwości, jakie dawał im Kościół, a Kościół daje dosyć duże możliwości, szczególnie jeśli chodzi o kształcenie się, no i wtedy właśnie mamy takich, którzy mogą bez bólu, z pewnym planem wyjść, którzy wykorzystują te, co mówiła nasza gościni, wykorzystują te wolne chwile, które mają ich całkiem dużo i mogą się z tego kościoła w pewnym momencie wyewakuować. Zaglądam jeszcze do Państwa komentarzy. Co tutaj mówicie? Gosia mówi, dlatego że dziwnie by wyglądał poseł na kasie, po prostu kojarzył się z elitami władzy kościoła, czyli też władzy w jakimś sensie. No właśnie, to jest po raz kolejny, Gosiu, dzisiaj bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie, czyli właśnie to wszystko nam się kojarzy też z elitami, z jakąś taką właśnie degradacją. Co może wskazywać? To właśnie to może wskazywać, drodzy Państwo, na pewną patologię, jaka toczy po prostu ten kraj, na patologię, jaką jest to, że Kościół i hierarchowie kościelni, jak również funkcjonariusze Kościoła, traktowani są jako elita. I tutaj tym bardziej, Sięsiulu Złoty, możesz się ze mnie śmiać, że mówiłem na początku programu, że porzucił, zrezygnował z posługi. To jest wszystko, siedzi po prostu w naszych głowach, tak? A rozkłada gdzieś nas, bo to właśnie powinna być posługa. To powinno być tak, że tak jak we Francji zresztą, która jest krajem oczywiście mocno zlaicyzowanym krajem, a mianowicie do niektórych kościołów pies z kulawą nogą nie chodzi we Francji, mimo że odsetek wierzących jest tam oczywiście duży, ale to nie jest tak, że państwo się do czegoś dokłada. Po prostu na remontowanie kościołów prowadzone są zbiórki, a jak głoszą niektóre napisy na dużych kościołach w Warszawie, wiem, że część z Państwa też chciałaby, żeby w niektórych grano techno. I wcale mi się to podoba mi się ten pomysł. Bo czemu nie? Jeśli szczególnie kościoły mają świecić pustkami, a poza tym nawet jak nie mają świecić pustkami, to jest ich zdecydowanie za dużo. No i cóż, proszę Państwa, kolejny, Sisiul pisze, ubogacają rzeczywistość nasi dzielni biskupi. No tak, ubogacają, tylko czy w taki fajny sposób, zapytajmy szczególnie osoby LGBT. No właśnie. Proszę Państwa, nieco jaśniej w resecie obywatelskim kolejne nasze spotkanie dobiega końca. Za sterami Filip Łeszega, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, producentką programu niezmiennie Aneta Miłkowska. Zachęcam Państwa do wchodzenia na stronę internetową resetobywatelski.pl.
tam nas można wesprzeć, tam można też przeczytać wiele wartościowych tekstów, bo Reset jest nie tylko do posłuchania i do pooglądania, ale również do poczytania. I są takie rzeczy, których dowiecie się tylko z portalu resetobywatelski.pl, więc tym bardziej zachęcam, żebyście Państwo wchodzili, klikali w Obywateluj, udostępniali też te nasze artykuły, bo budujemy to medium razem, a jeśli budujemy to medium razem, to zwykła po prostu aktywność Państwa na portalu resetobywatelski.pl po prostu będzie nas również pozycjonować. Będzie nas pozycjonować w internecie, w wyszukiwarkach, także no, można powiedzieć thank you from the mountain, czyli z góry dziękuję. Dziękuję też za spędzony z Wami czas. Dzisiaj jak zwykle przyjemność i cóż, widzimy się za tydzień w Resecie Obywatelskim o 19:00. Teraz zapraszam na kolejny program Tydzień zleciał boom, w którym będzie nasz gość, który był tutaj przez chwilę, Piotr Szumlewicz, Wojtek Krzyżaniak. I cóż, słyszymy się, widzimy, czyli do usłyszenia, do widzenia i do spisania już za tydzień. Kłaniam się i do usłyszenia, do zobaczenia i do spisania. Reset Obywatelski.